Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat rezonansu energetycznego, ponieważ wiele osób mnie pyta, jak mam się chronić przed osobą drugą, trzecią, która po prostu ma negatywne wibracje. Że po prostu wiele osób pracuje w biurze, ma kontakt ze swoim szefem, z innymi osobami, które te właśnie osoby mają negatywne energie. Ja bym, drodzy kochani, wam zaproponował właśnie odpromiennik Aronit, który jest bardzo wygodny. Można go mieć w kieszeni, można go mieć w swoim biurze, przy komputerze. I właśnie on chroni przed działaniem złych energii od innych osób. Ten odpromiennik został skonstruowany przez mojego ojca i inżyniera Bernarda Dulińskiego. I po prostu ten odpromiennik działa w taki sposób, że przetwarza to negatywne promieniowanie na pozytywne. Odnośnie kontaktu z osobami o negatywnych energiach, po prostu trzeba, jeżeli się wie, że dana osoba posiada negatywne energie i jesteśmy przy tej osobie i czujemy się słabo, czujemy się zmęczeni, czujemy się w jakiś sposób, że ta osoba oddziaływuje na nas w sposób negatywny, to, drodzy kochani, jak najprędzej możecie się zaopatrzyć w taki właśnie odpromiennik Aronit, jak również możecie nie być często w towarzystwie tej osoby, ponieważ są również osoby wampiryczne, które pobierają energię, im tej energii po prostu potrzeba, tracą swoją energię własną na byle głupoty, różne zabawy seksualne i tak dalej, a potem po prostu im brak tej energii i pobierają tę energię od innych osób. Dlatego, drodzy kochani, przestrzegam was przed takimi ludźmi, ponieważ przebywanie razem z osobą napromieniowaną, część jej karmy, część jej energii negatywnej po prostu pobieramy od tej osoby i wówczas czujemy się gorzej, czujemy się zmęczeni, czujemy się tacy przytłoczeni, możliwe, że boli nas noga, możliwe, że boli nas jakaś część ciała, czy płuca, czy gardło. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tam właśnie, drodzy kochani, opadły na nasze ciało te złe energie od danej osoby. Nieraz podając normalnie rękę pewnemu panu, pewnej pani, czujemy takie przejście takich energii, jakby po prostu przeszedł nasz prąd, takie promienie, jakby prąd nas po prostu kopnął, jak to się mówi. A to wynika z tego, że dana osoba posiada, jakby naładowana jest właśnie tą złą energią, która od komputerów, od obiektów elektronicznych, z którymi ma kontakt. Dodam, że wiele osób jest dzień w dzień kontakt ma z komputerem, jak również z tabletem, który nosi przy sobie. Wielokrotnie ludzie noszą to w takich malutkich torebkach, te tablety, jak również telefon komórkowy. Odnośnie telefonu komórkowego, to chciałbym dodać, że pole, które wytwarza telefon komórkowy, sterylizuje ludzi, po prostu zabija w nich hormony żeńskie i męskie, po prostu powoduje osłabienie organizmu. To właśnie powoduje, tak działa pole elektromagnetyczne, które jest właśnie od telefonu komórkowego, od tableta, od komputera. To pole, które się wytwarza, ono osłabia nasz organizm. Wpływa negatywnie na nasze hormony, wpływa negatywnie na naszą pamięć, wpływa negatywnie na cały nasz organizm. Dlatego powinno się używać internetu i tabletów i telefonu komórkowego jak najmniej. Nie powinno się godzinami ślęczeć przy komputerze lub też przy telefonie komórkowym, ponieważ nie jest to zdrowe. A jeżeli już to robimy, że musimy, mamy firmę czy cokolwiek, musimy po prostu być przy tym komputerze, to najlepiej się zaopatrzyć właśnie w Aronit. Mieć ten Aronit przy sobie, mieć ten Aronit przy komputerze lub też w biurze zainstalowany w miejscu, gdzie pracujemy. Także, drodzy kochani, ja jak najbardziej ze swojej strony polecam wam właśnie zakup tego Aronitu, ponieważ jest bardzo dobry. Osobom, które pracują bardzo często przy komputerach, to polecam jeden raz na tydzień przynajmniej taki peeling ze soli morskiej. Może to być sól skłodawy, może to być zwykła morska sól lub ta drobna, zwykła sól. W każdym razie, żeby zrobić sobie taki peeling i dzięki temu te negatywne energie, drodzy kochani, z nas zejdą. To by było na tyle, jeśli chodzi o przejmowanie tych energii. Ja dodam, że
wiele chorób, również zakaźnych, również chorób skóry, wypryski na skórze właśnie wynikają z tego, drodzy kochani, że jest energia minusowa od danego komputera, że jest energia minusowa z danego telefonu komórkowego. Wówczas występują wypryski, źle się czujemy, zawroty głowy, mogą się pojawić przebarwienia skóry. Mogą się pojawić bóle w naszym ciele, w tym miejscu, gdzie nosimy telefon komórkowy. Jeżeli to jest w kieszeni, może się pojawić ból na nodze, w tym miejscu, gdzie zawsze nosimy telefon komórkowy. I wiele osób tak ma. Jak również spotkałem się z tym, że wiele osób, które rozmawiają dłuższy czas przez telefon komórkowy, boli ich głowa, ponieważ temperatura mózgu podwyższa się. I po prostu to bardzo negatywnie wpływa na komórki, negatywnie wpływa na nasz słuch, wyniszcza nasz słuch, wyniszcza komórki mózgowe. To właśnie tak działa telefon komórkowy. No ale cóż, żeby się po prostu przed tym zabezpieczyć, możemy użyć aronitu i możemy po prostu w jakiś sposób temu zapobiec. Także serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Teneryfy, dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.